Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Niestety nie mogę wam więcej powiedzieć, bo prezes dzwoni i trzeba odebrać. Trochę głupio. Przed nami nie lada wyzwanie. W placówce przebywa więzień skazany na śmierć za podwójne morderstwo. Zlecono nam budowę komory egzekucyjnej na cześć tego szczęśliwca. Okej. Zaraz poopowiadam wam, o co chodzi w tej grze. Komorę należy zbudować w tym miejscu. Pierwszy krok w takim przedsięwzięciu to wzniesienie budynku, który pomieści komorę egzekucyjną i pomieszczenia tymczasowe. Zabierzmy się do roboty, wznieść nowy budynek w tym miejscu. Potrzebujemy również nowego wejścia do placówki egzekucyjnej, umieść duże drzwi więzienne w południowej ścianie. Okej, moi drodzy, teraz, kiedy już prezes się rozłączył, mogę wam powiedzieć, że jest to kolejny odcinek serii Testujemy. Będzie to gra Prison Architect. Moi drodzy, nasze główne zadanie w tej grze to jest zarządzanie więzieniem. Jest to gra strategiczno-ekonomiczna, gdzie no, to jest na zasadzie Theme Park World czy Team Hospital i tak dalej. No, Dungeon Keeper, no zwyczajnie zarządzamy czymś, tak? W przypadku tej gry jest to zarządzanie więzieniem. Ma ona swoje zalety. Takie, że jest po pierwsze przetłumaczona na język polski, po drugie ma naprawdę bardzo niskie wymagania, jeżeli chodzi o sprzęt. Nie musimy tutaj mieć naprawdę jakiegoś super sprzętu, żeby sobie pograć. No i tak naprawdę powiem wam, że gra jest mega, mega, mega dopracowana, powiem wam szczerze. Naprawdę mi się podoba i naprawdę zrobiła na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie i teraz chciałem się właśnie tym wrażeniem z wami podzielić. Zwróćcie uwagę, zanim zacznę budować tą komorę egzekucyjną i ten budynek pod nią, zauważcie, że mamy tutaj pracowników. Każdy ten robotnik ma swój przydział, ma swoje zadania. Na każdego tego robotnika, na każdego więźnia możemy najechać, otrzymać o nim jakieś podstawowe informacje. To samo tyczy się strażników. Każdy strażnik ma swoją rolę. Każdy strażnik jak patroluje jakąś tam konkretną część naszego więzienia. Nasze więzienie jest podzielone na różne strefy, tak? Mamy magazyn, mamy cele, łazienki, mamy stołówkę, mamy kuchnię, mamy nawet tutaj, zobaczcie, mamy takie miejsce, gdzie są dostawy i mamy miejsce, gdzie są odpady, tak? Powiem, mamy dziedziniec i tak naprawdę mamy dwie opcje do wyboru. Możemy, zaraz tutaj wyjdę do menu, zobaczcie, możemy pójść do kampanii, możemy utworzyć nowe więzienie i możemy sobie zapisywać i wczytywać grę i my tak naprawdę nic więcej tutaj nie potrzebujemy, żeby być szczęśliwymi. Także, moi drodzy, tutaj podświetlają nam się te rzeczy, które musimy wykonać, żeby wybudować ten czekajcie, mamy tutaj do wyboru budynek ceglany albo betonowy. Dobra, niech będzie ceglany, pewnie jest nieco tańszy, wymaga wejścia. No i teraz zobaczcie, prezes znowu dzwoni, no co za dziad, nie da się ogarnąć. O, zobaczcie, oni teraz pakują wszystko i będą budować. Za budowę odpowiadają robotnicy, wezmą stal i beton z tego pomieszczenia magazynowego i zabiorą je na plac budowy. Użyją tych materiałów do budowy fundamentów i szkieletu nowego budynku. Te czynności trwają najdłużej. Budowę należy zawsze planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Tymczasem rozejrzyjmy się. Użyj klawiszy WSAD lub strzałek, aby poruszać się oraz rolki, aby przybliżać. No, także tutaj, moi drodzy, ja już się poruszałem wcześniej. Oni teraz budują ten budynek i zobaczcie, że ja muszę czekać, aż oni to zrobią. I zobaczcie, każdy z nich budowa obiektu, szkielet budynku. Każdy ma przydzieloną rolę. Każdy coś tam sobie robi. Teraz budują fundamenty. Okej, już chyba im się udało zrobić wszystko. Teraz musimy wstawić, co oni tutaj jeszcze chcą. Jakieś takie coś. Trwa budowa fundamentów. Aha, to jeszcze nie skończyliście. Dobra, bo nie ma chyba drzwi, może o to chodzi. Wstawmy te drzwi. I teraz zobaczcie, najeżdżamy na te drzwi. O, i zobaczcie, pokazuje mi strzała wielka, czerwona,
kto za te drzwi odpowiada i gdzie one aktualnie się znajdują. Zobaczcie. Cyk, zbliża się koleś, teraz jest instalacja. I zaraz powinien skończyć, proszę bardzo. I nasz budyneczek jest już gotowy. W budynku należy umieścić pomieszczenie tymczasową i komorę egzekucyjną. Do rozdzielenia pomieszczeń użyć ścian ceglanych. I teraz widzicie, tu mieliśmy fundamenty. Możemy też wyburzać albo automatycznie przydzielać światło. Ja akurat mam to włączone, więc tutaj światła mi się pojawiły. Dobra. No i materiały. I tutaj widzicie ceglana ściana, ściana ogrodzeniowa, jakieś betonowa ściana i tak dalej, i tak dalej. No i sobie tutaj teraz budujemy tu ściankę, tu i tu. Nie wszystko jest oczywiście, jak widzicie, przetłumaczone na polski. Brick wall, czyli ściana ceglana, no już komuś tutaj się nie chciało ingerować w tutaj, powiedzmy, to UI gracza, no ale gdzieś tam, powiedzmy, zobaczcie, buduj ściany działowe, mamy na górze listę zadań, który jest dzień, ile mamy kasiory, dzienny przepływ pieniężny, ilu mamy strażników, ilu mamy więźniów, która jest godzina, co teraz aktualnie więźniowie robią, czyli mamy posiłek. Tutaj możemy cofać jakieś nasze tam poczynania. No i oprócz materiałów mamy pomieszczenia, obiekty, personel. No i tutaj zatrudniamy, zwalniamy. No ogólnie naprawdę mega. Podobała mi się ta gra. Pograłem sobie w nią chwilę i postanowiłem, że kurczę, naprawdę sensowna gra. Jeden z widzów mnie kiedyś bardzo dawno temu na nią namówił. Ja byłem na początku dosyć sceptycznie nastawiony, ale powiem wam szczerze, że teraz jestem naprawdę mega zadowolony. Zwróćcie uwagę, że na tej liście zadań też pokazuje nam procent wykonania danego zadania. Teraz umieść w ścianach działowych duże drzwi więzienne. Możesz obracać obiekty przed jego umieszczeniem, klikając środkowy przycisk myszki lub R. No zobaczmy, czy możemy. R. Proszę bardzo, elegancko obracamy. Tutaj takie drzwi, tutaj takie drzwi. No i teraz możemy sobie podejrzeć, gdzie są te nasze drzwi. Zaraz powinny się pojawić. O, proszę. Tu są jedne, a przed nimi idą drugie. I teraz zobaczcie, no jedziemy na nich. Instalacja obiektu, duże drzwi. No i on sobie tutaj instaluje, jeden tu, drugi tu. Zawsze mamy kilku tych robotników, oni tutaj sobie czekają w tym magazynku. Teraz widzę, na dziedzińcu więźniowie spędzają czas. Nieźle, teraz musimy wyznaczyć pomieszczenia. Wyznacz niewielką celę dla więźnia, następnie wyznacz samą komorę egzekucyjną. I w ten sposób, moi drodzy, mamy tutaj pomieszczenia, wybieramy celę i zaznaczamy, w którym miejscu jest cela. Teraz zaznaczamy egzekucja i zaznaczamy, gdzie jest komora egzekucyjna. I teraz widzicie, że tutaj mamy egzekucję, a tu mamy cele. Podpisało nam te pomieszczenia, bo po to je oznaczyliśmy. Teraz musimy spełnić określone kryteria. Cela musi mieć łóżko i toaletę. Komora egzekucyjna wymaga krzesła elektrycznego. Także teraz bierzemy obiekty i po kolei kupujemy krzesło elektryczne za 5000. Nice. Toaleta, tylko że toaleta w dobrym miejscu musi być. Widzicie, tu nam pokazuje, co jest spełnione, a co jest niespełnione, jeżeli chodzi o wymagania celi. Ok, i teraz łóżeczko. O, proszę bardzo. Escape, no i sobie zobaczymy. O, idzie koleś z naszym krzesełkiem. Tutaj idzie koleś z naszym łóżkiem. Polec gdzieś po to łóżko. Instalacja obiektu łóżko w lokalizacji cela. Mogę anulować to poprzez kliknięcie prawym. No i zobaczmy, gdzie on poleciał po to łóżko, słuchajcie. Gdzieś aż tam, hen daleko, bo mu dopiero przywieźli to łóżko, zobaczcie. Dostawa jest i on dopiero to łóżko niesie. Chłopaczyna, biedaczek. A kibelek? No i kibelek niesie drugi jego ziomek, zobaczcie. Idą we dwóch sobie, jeden z łóżkiem, drugi z kibelkiem. I muszą tutaj, zobaczcie, ścieżkami, nie przejdą przez dziedziniec, przez środek, tylko elegancko, ścieżeczkami, naokoło. Mega, naprawdę super. Tutaj sobie zaglądamy do więźniów, co tam u nich słychać.
Wygląda na to, że wszystko ok. Teraz więźniowie spędzają w celach czas, jak widzicie. No, tutaj już się instalują nasze łóżeczko i kibelek. Lista zadań spełniona, 3 na 3. Znowu preś odzwoni. Podstawy mamy za sobą. Jest jeszcze kilka usprawnień, które możesz wprowadzić. Nie są one jednak obowiązkowe. Sam zdecyduj. Wszystko zależy od tego, jak bardzo troszczysz się o więźniów oraz ich środowisko. No właśnie. Celę można wzbogacić o okno i małą półkę na książki. No właśnie, to już kwestia tego, kto jak dba. Placówka wyglądałaby lepiej z posadzką wyższego standardu, na przykład z paneli drewnianych lub mozaiki. Na zewnątrz można dodać oświetlenie i chodnik, jeśli uważasz, że jest potrzebne. To są opcjonalne rzeczy, oczywiście. No tutaj mamy naszego więźnia skazanego na dożywocie. Znaczy nie na dożywocie, tylko na karę śmierci, przepraszam. Edward Ramsey. Wiesz lub nie, ale był kiedyś nauczycielem. To, czy zasłużył na swój los, nie powinno nas interesować. Zdecydował o tym system sprawiedliwości, my wykonujemy tylko swoją pracę. Gdy uznasz, że placówka jest gotowa, możesz przenieść więźnia do nowej celi. Kliknij zdjęcie w jego celi, aby zlecić przeniesienie. Czyli jak klikniemy zdjęcie, to rozpocznie się przeniesienie do tej celi egzekucyjnej. Ale my, moi drodzy, zadbamy o to, żeby mu było miło i przyjemnie przed śmiercią. Także umieścimy w celi okno. Zobaczcie. Tylko, że okienko musi być chyba w tą stronę. O, w ten sposób. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, jak są inne okna. Tak, te kraty są albo na zewnątrz, albo do środka. Dobra, czyli tutaj zrobimy sobie w tą stronę. Tu będzie okienko, może tutaj o, nad łóżkiem. Okienko już leci. Wstawimy regał z książkami. I jakieś światełko. Zobaczmy. Umieść w celi okno. Umieść w celi półkę na książki, ulepsz posadzkę. No dobra, to ulepszmy tą posadzkę. Płyta chodnikowa, to chyba chodzi o ten chodnik tutaj do tego. Zrobimy ten chodniczek w ten sposób. No, może jeszcze tak pogrubimy go, będzie taki wyczesany. Ulepsz posadzkę, zbuduj ścieżkę do nowej placówki. Widzicie, o, na przykład ścieżka do nowej placówki jest w 10% zrobiona. No, zobaczcie, oni muszą najpierw tutaj wyrównać. Później dopiero będą mogli... O, proszę bardzo, elegancko. Ulepsz posadzkę, zobaczmy. Ceramiczna posadzka, żwir, piasek, płytki betonowe, betonowa posadzka, drewniana posadzka. Tutaj mamy oczywiście koszty z metra. Białe płytki, płytki marmurowe. Metalowa podłoga, mozaika, posadzka. Dobra, to damy tutaj mozajeczkę elegancką. I mamy na zewnątrz jeszcze oświetlenie zrobić. No to zróbmy na zewnątrz oświetlenie. Jedno światełko damy tutaj. Drugie gdzieś tutaj. Escape i zaraz zobaczymy, kto będzie nasze światełko instalował. O, tutaj ekipa już idzie. No i tutaj już proszę, jak ładnie, elegancko wykładają podłogę. No i co, nie skończyli? A, bo jeszcze, słuchajcie, idą inni robotnicy, ci już się przemęczyli. Idą kolejni. Każdy, słuchajcie, musi swoją płytkę położyć. Nie ma tak, że jeden koleś robi wszystko. O, gdzieś tutaj zaraz powinno się pojawić, kto za to odpowiada. Tu jesteś, koleś. Już? Tak, już skończone. No i teraz, moi drodzy, gdy skończysz, zleć przeniesienie więźnia, klikając zdjęcie w celi. No dobra, klikamy. Dzwoni dyrektor. Nie współczuj mu, zabił z zimną krwią. Jest winny jak nic. Sam się przyznał. Chcesz już usłyszeć opis jego czynów? To niezła historia. Było około 11:00, światła były zapalone, widziałem, że jest w domu.
Wiedziałem, że złapię was tutaj. Edward! Nie mów nic, po prostu milcz. Co zrobisz? No, słuchajcie, żona go zdradziła, koleś zabił jego i yo. Oh man. Kurczę. No naprawdę tutaj pojechał po całości. No właściwie się chłopowi nie dziwię, nie? Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Zasługuje na każdego Volta, którym go przeszyjemy. Każdy zasługuje na wybaczenie, nawet on. Czy jesteś gotów wydać ostateczny wyrok? Przyłapanie żony z innym facetem to żadna wymówka. Zresztą, wszedł tam ze spluwem, wiedząc, że zostanie ich razem. To podwójne morderstwo z premedytacją. Od początku do końca współpracował z policją. Lokalne władze robią z niego przykład. Gdyby popełnił przestępstwo 100 km na północ, dostałby dożywocie. Gdzie tu sprawiedliwość? Chcesz puścić tego człowieka wolno? Będę spał spokojnie, wiedząc, że jest martwy. No właśnie, to jest kwestia podejścia i tego, co kto myśli o takich sytuacjach. Zobaczmy, co myśli prezes na ten temat. Dobra robota. Mamy jednak mały problem. Komora egzekucyjna nie jest sprawna, ponieważ nie ma dostępu do prądu. Musimy doprowadzić do niej prąd. O, i zwróćcie uwagę, tutaj mamy jeszcze taki jeden dodatkowy podgląd, gdzie widzimy wszystkie media. Oglądamy teraz więzienny tryb media, który pokazuje instalację elektryczną więzienia. Każdy budynek placówki jest podłączony do sieci energetycznej za pomocą tych grubych podziemnych przewodów. O, ja sobie w międzyczasie SMS-ka przeczytam. Także nie denerwujcie się. Dobra. Prąd jest dostarczony przez tę podstację, która pobiera prąd z głównej sieci energetycznej. No tutaj prąd wysiadł. Jak widzisz, cały blok więzienny jest pozbawiony prądu. Wszystkie światła są wyłączone. Aby rozwiązać ten problem, musimy włączyć tryb media i sprawdzić, czemu oświetlenie jest pozbawione prądu. No, zobaczcie. Najbliższe przewody elektryczne znajdują się zbyt daleko. Nasi technicy nie mogą dokonać przyłącza. Pociągnij przewody elektryczne bliżej, aby objąć ten blok więzienny. O, i teraz zobaczcie, mamy tutaj możliwość wejścia na zaplecze. I teraz podglądamy sobie w trybie mediów całą naszą placówkę i widzimy, że komora egzekucyjna wraz z tym blokiem nie mają żadnego przyłącza do sieci elektrycznej. W związku z tym my takie przyłącze, te przyłącza tutaj do każdej z celi, to już robią elektrycy. My robimy tylko główny kabel, który sobie pociągniemy w ten sposób. I jakoś w ten sposób. Wiecie co, może od razu pociągniemy go do tej celi. O. I teraz wyłączamy. Zobaczmy, czy oni tutaj pracują też w nocy. No oczywiście, zobaczcie, oni już biegną wręcz, żeby tutaj coś porobić. Gdzie oni są? Co jeszcze mamy zrobić? Podłącz pomieszczenie do instalacji elektrycznej. O, idą już, zobaczcie. Oczywiście każdy z nich będzie miał do położenia swoją część kabelka. Zaraz zobaczymy, jak się to tworzy. Ciekawe jest to, że to jest kabel podziemny, a oni to robią na posadzce, ale nie będziemy się czepiać detali, i tak gra jest naprawdę mega dopracowana. Zobaczcie. O, tutaj na przykład ten koleś zaraz przyjdzie i coś tutaj porobi. Proszę bardzo. O. Oni już tutaj te kabelki, o, zobaczcie, wpuszczają. Teraz widzimy, gdzie się kabelki pojawiają, bo oni każdy jeden ten bloczek muszą pojedynczo położyć. I zaraz powinno nam się tutaj wszystko zapalić na zielono. Przynajmniej taką mam nadzieję.
Nie wiem jeszcze... A, widzicie, i tutaj już się nam pojawiają kolejne przyłącza do kolejnych pomieszczeń. Ciekaw jestem, czy tutaj sięgnie. No, ale to zaraz się okaże. Tutaj mamy jeszcze rozłączone, ale tu już idzie ten koleś łatać. O, już idzie kolejny. Widzicie, jak czegoś im braknie, to oni muszą czekać na dostawę i tak dalej, także taka zabawa. Już zostało tutaj naprawdę raz, dwa, trzy, pięć, dosłownie sześć bloczków. To już powinno się zaraz pojawić. Jest w sumie czwarta w nocy. Także więźniowie na pewno są bardzo zadowoleni z rozwoju sytuacji. No i już dwa ostatnie kabelki. O, i zobaczcie, zapalił nam się elegancko na zielono. Prezio dzwonił, ucieszony. Nie tylko oświetlenie wymaga prądu, to samo tyczy się nowego krzesła elektrycznego. Użyj przewodów elektrycznych, aby podłączyć placówkę egzekucyjną. My już to zrobiliśmy, także spoko. Krzesło elektryczne jest specjalnym urządzeniem, wymaga własnej linii. Musisz podłączyć je bezpośrednio do sieci. No to też już zrobiliśmy, zobaczcie. To jest połączenie bezpośrednie. To prawie koniec. Powinniśmy przynajmniej raz przetestować nową komorę. Włącz ją na kilka sekund, żeby upewnić się, że wszystko działa. No dobra. Upsi, coś jest nie tak. Wygląda na to, że pobraliśmy zbyt dużo mocy, przepalając bezpiecznik w stacji elektrycznej. Całe więzienie pogrążyło się w ciemnościach. Potrzebujemy więcej mocy, aby wytrzymać obciążenie krzesła. No i tutaj, słuchajcie, po prostu elektrownia nam wywaliła. O, i to jest na przykład nieprzetłumaczone, ale to się rzadko zdarza. We need to turn the power back on, czyli musimy po prostu włączyć w elektryczność. Włącz stację, klikając na nią, wybierając opcję włącz. Zbudować trzy dodatkowe kondensatory. I musimy jeszcze coś zrobić, przetestować wtedy krzesło. Także najpierw włączamy. Patrzcie, śledź, zdemontuj, wyrzuć, włącz, wyłącz. Włącz. O, już światełko wróciło sobie. I teraz musimy zbudować trzy kondensatory. Proszę bardzo. Jeden. Drugi. I trzeci. I teraz czekamy, aż nam tutaj ktoś podepnie. Zobaczcie, tutaj widzimy, ten pasek obciążenia jest dosyć wysoki. Te cztery bateryjki tutaj nie dają za bardzo rady. Dodaj trzy kondensatory i przetestuj krzesło. Także teraz czekamy na te kondensatory. One są w drodze, zobaczmy. Gdzieś z magazynu pewnie idą. Tak, poszedł koleś na magazyn po nie. Jeden już idzie. Trzeci też już idzie, także idą sobie tutaj we trzech. Niosą te kondensatory, biedaczki. Ten zapiernicza, zobaczcie, wyspany. O, ten jest zmęczony na przykład, widzicie? Ten też, tutaj strażnik jest zmęczony. Ma przy sobie pałkę. No nieźle. Okej, ten już tutaj ledwo dochodzi powoli do tego pomieszczenia. I zaraz zacznie się instalacja i zaraz zobaczymy, jak tutaj to obciążenie powinno nam spadać. Zaraz zobaczymy z bliska. Już jeden kończy powoli. O, zobaczcie, jak odciążony został ta stacja. Kolejne. Cyk. I już tutaj powinno w ogóle spaść. Proszę bardzo. I już jest elegancko. Teraz wystarczy, że przetestujemy nasze krzesełko. Zobaczmy na zaplecze. Bierzemy krzesło. Włącz. No i elegancko. Wszystko działa. Dzwoni prezio. Świetnie, to chyba już wszystko. Tutaj kończy się nasza odpowiedzialność. Wykonaliśmy robotę profesjonalnie, a to ważne w naszej branży. Staraj się myśleć o dalszym przebiegu. Thank you.
Mogę w czymś pomóc? Szukasz wybaczenia? Nie wiem, muszę coś zrobić. Nie mogę żyć z rzeczami, które zrobiłem. Musisz przyznać się do winy, nie możesz uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Nie zaznasz spokoju, dopóki nie stawisz czoła przeszłości. Chcę wrócić, chcę wybaczyć jej. Chcę, aby ona wybaczyła mi. Nieważne, co zrobiłeś, Bóg wybaczy ci, jeśli tylko Go o to poprosisz. Musisz jednak odpowiedzieć za swoje czyny w świetle prawa. Nie ma innego sposobu. Już czas. Postąpiłeś słusznie, nawet jeśli ten świat nie jest gotów ci przebaczyć. Wkrótce będziesz z Bogiem. To On ciebie osądzi. Edward Ramsey, zostałeś uznany za winnego 2 zabójstw 1 stopnia. Karą za to jest śmierć. Czy masz coś do powiedzenia? Susan, przykro mi. Okej, w porządku, moi drodzy. To już jest rozdział 2. Nie będziemy się zajmować w tym odcinku. Ja sobie tutaj oddalę, nawet sobie wyjdę. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i ta gra Wam się podobała. Można ją złapać na Steamie za naprawdę fajne, rozsądne pieniądze. I jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i ma bardzo pozytywne opinie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. My widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.